No i cóż, monobloki i zasilacz. Zasilacz zrobiony, zaraz się biorę do monobloków, a w międzyczasie wiecie co wam powiem? Jak myślicie, co to jest zapakowane? W międzyczasie się pomnożyło mi to, że tak powiem, razy dwa. Rozpakujemy to, tu jest nożyk. Kolejny, jak widać, już wycięty otwór na ten, na gniazdo, tak jakby nie było, co? Takie same. A tu są kolejne przody do nich, owinięte. Będą identyczne. Ale to jeszcze zanim to będzie, to musimy tu zamontować wzmacniacze, zmontować i zamontować. Jeszcze. Wszystko odwrotnie włożyłem. Myślałem, że porysowane, a to jakiś papruch. Dobra. Dobra, może na razie nie będę rozpakowywał, tylko odstawmy to sobie tu. O, tutaj zrobimy przykładkę. Niech sobie stoją i czekają na swoją kolej. A tu jest pusto. Czyli zaczynamy montaż wzmacniaczy na GML-ach i EF80 lampie przy preampu. No oczywiście zasilacz już skończony, wykonany, wszystko działa, wyjścia są. Tak będą wyglądać te monobloki. No, układy końcówek mocy zmontowane. Dojdę jeszcze przełączniki, bo zapomniałem. Na przodach nie będzie tych takich przełączniczków, one będą z tyłu tych monobloków, bo one mają włączać ten przekaźnik, który nam będzie przełączał wejścia. Przecież musi być selektor wejść gramofonowe i liniowe. Tak jak już tutaj są wstawione z tyłu. Dwa wejścia na każdy, że tak powiem, wzmacniacz. Końcówki mocy wykonane. Bierze oko. Teraz będziemy je testować. Wszystko jest według ostatniego mojego prototypu, który tam stoi. Także wszystko powinno być tacy. No doszły jeszcze tylko te przekaźniki właśnie włączenia, opóźnienie włączenia. Wszystko na jednej płytce z końcówką mocy. A preamp będziemy robić osobno. Bo ten preamp miał być właśnie, wystawiana lampa miała być, nie? Czyli płytka musiałaby być osobna płytka i wyżej. Nie będziemy wystawiać tych lamp, będzie wszystko w środku. Tutaj wszystko, że tak powiem, wejdzie wyśmienicie. O tak o, w ten sposób, w te monobloki. Może nawet tutaj dam aż do końca. To jest duża powierzchnia radiatora, bo to jest wszystko aluminium. A tutaj będzie jeszcze z przodu będzie preampik na lampce. No, może tam kiedyś bym się pokusił, bo tam mówiliście, wspominaliście, że tu można zrobić okienka, nie? No to okienko to można zrobić, ale na lampkę, na wskaźnik, na oczko migające, takie jak tutaj mam na tym wzmacniaczu.
na takie oczko zrobić otwór, ale kto to w takiej, to jest 8 mm ścianka, kto ją będzie tutaj szlifował? Żeby to dokładnie ręcznie zrobić, to jest wszystko ręczna robota. Tutaj żadnych maszyn nie było używane, oprócz właśnie tych obudów, tych zagięcia tych obudów. Te fronty, wszystko ręcznie. Także, no co tu jeszcze by można było dodać? Zaraz kabelki zrobię. No na stand-by'u stoi cały dzień dzisiaj. Zasilacz już poskładany. Zrobię te przewody, tutaj mam karteczkę, także tę karteczkę też razem załączę, żeby było wiadomo, które, jak w wejściu mamy, gdzie GND i po kolei jakie napięcia, 55 anodowe, 25 na końcówkę GML, 4 ampery zabezpieczony bezpiecznikiem i żarzenie zabezpieczone 1-amperowym bezpiecznikiem. I te żarzenie 6V, one sterują nam wszystkimi tymi przekaźnikami, także bardzo dobrze, że jest na monobloki, bo bym musiał tutaj winąć je grubszym drutem po prostu, żeby mi te przekaźniki... Chociaż w sumie, słuchajcie, bo to będzie tak, opóźnienie włączenia, no tak, będzie można odpalić wszystkie przekaźniki. Raz. Tak, opóźnienie włączenia się włączy, no i on będzie pracował podczas pracy. Czyli obciąży. A tu jeśli przełączymy na gramofon ten przekaźnik, no to obciążymy kolejne dwa. Czyli cztery przekaźniki i dwie lampy te żarzenie musi pociągnąć. Myślę, że 2 ampery to za bogato. Tutaj nie będzie 2 ampery, gdzieś 1,5 ampera będzie z tego zasilacza, bo 0,7 drut był tylko. Zobaczymy. Jak będzie się grzało, to jeszcze raz przewiniemy transformator. Albo dowiniemy. Po prostu oddzielnie dowiniemy te 6V i zmostkuję po prostu na transformatorze, żeby większą moc, większy prąd dać mu. Bezpiecznik wymienię na 2 A, nie? Z 1 A. Ale myślę, że będzie ok. To tylko dwie lampki są, także 0,6 A pobierają lampki. Przekaźniczki, ile one mogą pobierać? Nawet nie wiem. Co tu na nich napisali? 5V VDC, ale nie ma poboru przekaźnika. Myślę, że więcej niż 100 mA to nie będzie pobierał, także wszystko powinno być ok. No i działam. Zaraz będę tu montował. Może się uda mi jeszcze dzisiaj wam pokazać, jak zagrały same końcówki mocy bez preampu. Na tym zasilaczu i na wzmacniaczu, także miłego oglądania. No i tak, końcówki mocy pomontowane, pokablowane. Do tego jeszcze dojdę tej preampy. Ja tu na chwilę obecną na krótko przez przekaźnika puściłem sygnał na wejście, a tutaj bezpośrednio z gniazda, żeby je testować. No i czas najwyższy nadszedł na przewody, które będę łączyć zasilacz z monoblokami. Zobaczcie, jaki fajny przewód. 3 żyły, każdy w osobnym ekranie. Czyli masa, ekran i 3 napięcia, te, które sobie chcemy. Jest to przemysłowy z maszyny przewód. 3×1 mm. Plecionka. No i co? I zabieram się do działania przewodzików. No, trzeba zrobić dobre przewody. Wystarczy 1 mm, tak mi się wydaje na GML, niech on więcej niż 2 ampery nie pobierze na pewno, także... Chciałem zrobić grubsze, ale te wtyki grubsze nie wchodzą. No dobra, działam. Zaraz będziemy testować ten nasz sprzęcior samej końcówki mocy. Bez regulatorów, tylko przełączenie tutaj jest czułości z tyłu. Ten przekaźnik będzie zmieniał właśnie tutaj dziennik jest rezystorowy jeszcze czułość końcówki mocy i tą czułością będziemy przełączać przy okazji ten przekaźnik, druga strona przekaźnika przełącza nam wejścia gramofonowe i liniowe.
I teraz tak, ale ten z wejść pójdzie, tak jak widać, tutaj idą dwa przewody. Wszystko jest na wspólnej masie. Tutaj jest wspólny punkt masy. Może ten, tutaj podłączyłem głośnik z tej strony. Tu mamy zasilanie sterowania 5 V, czyli żarzenie. Tu mamy masę wspólną. Wszystkie przewody stąd się rozchodzą. I tak samo tu przy wtykach też nie łączymy tej masy do tego przewodu, ponieważ masę puszczamy bezpośrednio do punktu masy. Poza tym obudowa cała jest uziemiona. I tak samo jest w tym. Zobaczcie, punkt centralny masy plus 5 V, sterowanie tym przekaźnikiem, czyli przez przełącznik ten z tyłu. Tutaj jest układ czasowy, który włącza nam wyjście już na kolumnę, na wyjście. Dodatkowo ten przewód z napięciem anodowym, taki o różowy zastosowany, a tutaj będzie brązowy niestety. No i co? Na razie na krótko, bez preampów. Preamp dojdzie, to i będzie regulacja. Tu jeszcze wyjścia są na dwie diody, znaczy na dwa kolory, czerwona i zielona, które po prostu przy włączeniu żarzenia będzie się palić czerwona, tak jak tam się pali niebieska, to tutaj będą czerwone. A może takie same diody wstawić. A potem jak już wszystko przejdzie, cały ten cykl odpalenia wzmacniaczy, czyli napięcie anodowe i przełączenie, włączenie głośników, to dopiero wtedy się zapala tutaj nam zielona. Myślę, że czerwono-zielono, taką typowo standby diodkę gdzieś może dorwę, w sklepie nie mieli dwukolorowych, tylko RGB. Będę musiał zobaczyć, poszukać tutaj u siebie, gdzieś może na jakichś płytach od telewizorów siedzą jeszcze diodki standby. No i dobra, zabieram ja się do lutowania tych przewodów i zaraz będziemy testować, nie, te nasze GML-e. Jeśli coś nie wypali z tymi GML-ami, to jeszcze tutaj są dwie sztuki tych GML-i. A jeśli naprawdę coś będzie nie halo, to będę zmieniał tranzystory w nich na BD911-912. Tu mam takich jeszcze, akurat będę miał 4 sztuki, dwie parki. I wtedy zobaczymy, jak to zagra, nie? No i co? Jutro w następnym odcinku dojdzie preamp i sprawdzimy, jak to gra już z czułością 0,2 V, nie? Taką, jak z igły idzie gramofonowej. No a teraz lutujemy przewodziki i podłączamy sprzęcior. W końcu może coś zagra albo pójdzie dym. No dobra, odpaliłem i prawdopodobnie jeszcze raz będę przezwajał transformator na grubszy drut. Się robi letnia, obudowa będzie całkowicie zamknięta i trochę się obawiam. Odpaliłem te dwa GML-e, dwie końcówki mocy. Same końcówki mocy. Jeszcze do tego dojdą tutaj właśnie preampy w tym miejscu z tą lampą. No i tak to wygląda w sumie. Tutaj mam podłączony pod woltomierz prądu zmiennego na transformator, z transformatora, czyli po filtracji mamy jeszcze większe napięcie. I amperomierz AC, teraz robimy tutaj AC, bo to też będziemy robić. Amperomierz mamy tutaj wpięty w transformator bezpośrednio, czyli AC w miliamperach do 2 amper, do 20 w sumie. Nie, do 2 amper on mierzy. Dobra, AC, AC. I teraz tak, zobaczymy, co z tego transformatora to pobiera. Teraz tak, przy włączeniu tam się zapaliła czerwona. Tutaj musi puścić napięcie anodowe na lampę, które nie jest jeszcze nigdzie podłączone, bo o, luźny sobie przewodzik, luźno sobie się nie dotykać, bo trochę spore napięcie. No i dobra, poszło anodowe, zaraz się włączą głośniki. Sygnał jest puszczony, jest, z laptopa. No jest, się włączyły głośniki
i zgaśnie czerwona. No i dobra, się świeci tylko zielona. 40 mA, tak? Wyciszmy to całkowicie. 33 mA prąd spoczynkowy, ale napięcie zmienne 51, to po filtracji prawie 70, 65 V tam na GML-a. I co jak co, wiecie co wam powiem? Trzeba przyzwajać na grubszy drut transformator. Także jeszcze trochę to potrwa, zanim to doprowadzę do stanu używalności, bo jest duży spadek napięcia. Przy pół ampera no mamy 10 W z niego, z tego GML-a, maksymalnie w tej chwili. Coś tam gra, ale to jeszcze nie to samo, co ta moja hybryda. Ta moja hybryda to... Tylko, że trzeba... No, jak się wstawi tutaj preampy te właśnie lampowe, no to będzie to samo, nie? No i przede wszystkim jeszcze raz ten transformator do przewinięcia, no niestety. Ale będzie okej. Okay. Będą fajne monobloki, fajny zasilacz wyjdzie. Już to fajnie gra, ale to jeszcze nie to, jeszcze lampy nie ma. No i dobra. Wyłączmy to. Nie ma co tutaj się rozwodzić nad tym, także w następnym odcinku już się uporam z tym zasilaczem kompletnie, bo to będzie tego wina. No chciałem puścić, na schemacie w AIDzie jest 40 V na GML, no chciałem puścić trochę więcej, ale jest za cienki drut. Czyli zróbmy to. No trzeba będzie większy transformator, nie wiem jak ja go tu wepcham, ale pewnie wepcham. Zrobię transformator taki, żeby miał przynajmniej 30 V, 35 V, ale przynajmniej z 4 A, żeby ciągnął, nie? Może nawet 5 A. Bo tu na 2 GML się rozkłada, no to gdzieś około 5-6 amper powinniśmy mieć, no. No i dobra, ja pozdrawiam. To by było na razie tyle zrobione. Weekend idzie, jutro jeszcze piątek. No. Mam nadzieję, że do końca weekendu się uporam z tymi sprzętami, bo czekają kolejne 3 takie same obudowy. No jak na 3, no 4 dni pracy, to i tak już jest sporo zrobione. Już gra, coś tam słychać. Jak w słuchawce telefonicznej, ale słychać. Dobra, na razie. Pozdrawiam wszystkich i do następnego odcinka.